Moi drodzy, ja rozmawiam z niezwykłym człowiekiem, z bardzo utalentowanym kierowcą rajdowym, Mariuszem Pelikańskim. Cześć, witam Cię. Witam, cześć serdecznie, witam wszystkich. Bardzo utalentowany, utytułowany również człowiek, który na trasach rajdowych zdobywał tytuły mistrzowskie, jeździł bardzo szybko, widowiskowo, jeździłeś bezkompromisowo. Myślę, że z tego byłeś znany, prawda? No, bardzo dziękuję za miłe słowa na wstępie, że utalentowany. Tak, byłem raczej bezkompromisowy. Stan zero-jedynkowy, który teraz jakby po tych latach jakby przekładam na mojego młodego, żeby tak nie robił. Czyli trzeba poczekać na wyniki, trzeba je wypracować bardzo mocno. Czasami długo się na to czeka, ale jest wtedy o wiele bezpieczniej. I jest większa pewność, że do tego dojdziemy. O tym talencie wspomniałem na samym początku, bo talent to nie wszystko w sporcie i w sporcie samochodowym, przede wszystkim w ogóle w sporcie. Myślę, że liczy się ogromna praca i ty również tę pracę, kiedy startowałeś regularnie w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski, musiałeś wykonywać i to bardzo ciężką pracę, prawda? Tak, ale oczywiście to, co mówisz, jest prawdą, że talent talentem, ale trening i ciężka praca jest kluczem do sukcesu. Teraz, patrząc z perspektywy czasu, niestety zbyt mało tej pracy robiłem i te lekcje, zbyt mało tych lekcji odrobiłem, że tak się stało, jak się stało, ale mam tego pełną świadomość i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby móc rozwijać młodego i żeby jakby nie popełnił moich błędów. A tych błędów się zdarzało sporo, jak uważasz, tak z perspektywy czasu? Może nie, że sporo, no ale się pojawiały, a tutaj jeden błąd kosztuje czasami, no, jakby kosztuje bardzo dużo i jakby no, tracisz jakby możliwość zdobycia jakiegoś tytułu przez to, że zrobiłeś błąd, bo się źle przygotowałeś, bo nie poświęciłeś się na 110%, jak ja to dzisiaj mówię, tylko na 90% wydawało się, że jest wszystko ok. Więc z perspektywy czasu ja jestem osobą, która potrafi wyciągać wnioski z tego i potrafi naprawiać błędy i potrafi nie popełniać tych samych błędów jeszcze raz, więc to jest dla mnie dzisiaj najważniejsze. Znajdujemy się w Wałbrzychu, w salonie Toyota Nowakowski, bo mamy pewną prezentację, tak możemy powiedzieć, prezentację nowej broni rajdowej. Teraz wszystkie siły, jak powiedział twój syn, koncentrujesz właśnie w rozwój jego kariery rajdowej. Cóż to za samochód za tobą stoi, powiedz? Tak, to jest kolejna broń, kolejna i nowa broń młodego Olusia, młodego Pelikana. Toyota GR Yaris 1.6 turbo, będzie około 300 koni, 4 koła napęd, w pełnej specyfikacji rajdowej, w dwóch specyfikacjach zawieszeniowych, czyli asfaltowe i szutrowe, będzie tutaj. I tym autem będzie walczył na różnego rodzaju track dayach, czy to w Oleśnicy, czy na time attackach różnego rodzaju na torze krzywa, także no będzie rozwijał umiejętności już typowo rajdowe. No bo to wspaniała w ogóle inicjatywa, takie track daye, w bezpieczny sposób można się pościgać, no również mając 9 lat na przykład. Dokładnie tak. Tereny zamknięte, wyłączone spod restrykcji policji, w pełni zabezpieczone, gdzie można się poruszać bez uprawnień i to jest dla nas bardzo ważne można rozwijać chociażby w ten sposób właśnie swoje umiejętności. Dlaczego Toyota, dlaczego Yaris GR jest tym właśnie wyborem? No jest kilka.
kilka jakby aspektów, które jakby nas zmusiły, znaczy zmusiły, zachęciły do tego, żeby to robić. Po pierwsze, w serii jest to piękne auto, jeśli chodzi o trakcję, o motor, o cztery koła napęd, o wielkość, o masę. Więc to wszystko mamy w podstawie, nie musimy budować żadnego proto, ani kupować za, nie wiem, 500 000 czy 700 000 złotych, czy ileś nieskończone pieniądze jakieś Fiesty rajdowej Rally 2, która kiedyś będzie musiała gdzieś tam zawitać, w sensie do nas. Nie mówię, ale to jeszcze nie ten moment, prawda? Ale to jeszcze nie ten moment, a tutaj mamy w podstawie po prostu, dokładając body kita, robimy po prostu, wiesz, no, zabawkę Cali Rowan Perry po prostu, nie? Czyli auto prawie WRC, przynajmniej z wyglądu, a dla takiego 9-latka i dla jego w przenośni kibiców, jego pokroju, jego wieku, fanów i tak dalej, których już gdzieś tam powoli zdobywa, no to jest coś pięknego po prostu, bo to świetnie wygląda, dobrze jeździ i jest seryjne i to jest jakby też bardzo ważne. Fantastyczne auto i myślę, że w ogóle ciekawy krok, jeżeli chodzi o motoryzację, już pomijając rajdy samochodowe, że mamy pewną fantazję w rozwijaniu samochodów cywilnych. Mówimy o Toyocie, jak najbardziej, tak. No, co prawda mało jest tych aut, bo w większości to są ośki. Jeśli rozmawiamy o Renault, to na przykład to jest Megane i to jest ośka, czy Clio, to jest ośka, czy Fordy Focusy, to w większości to są te ośki. Natomiast tutaj mamy cztery buty w Toyocie i to jest jakby największe wow, jeśli chodzi o ten temat, bo to już jest typowo rajdowe auto po prostu. Czteronapędowa fura w specyfikacji szutrowej na rajdy szutrowe, coś pięknego. Co możesz powiedzieć o tym samochodzie, jeżdżąc właśnie wersją cywilną tego auta? Jak ci się podoba jego trakcja, prowadzenie tego pojazdu? Muszę się przyznać, zrobiłem dosłownie kilometr. Nigdzie nie testowałem, nie robiłem z opinii po prostu innych, więc jest mi wstyd, ale będzie mniej mi żal, jak będzie młody jeździł furą, o której ja mogłem tylko pomarzyć. A w twoich czasach regularnych startów rajdowych, samochodowych i mistrzostwach Polski też były takie super auta, jak Subaru Impreza chociażby, jak Mitsubishi Lancer, ale one były zupełnie nieosiągalne. Słuchajcie, wracając do tego, jak ja przyjeżdżałem maluchem na Coyotes na niskie łąki, a kolega Motyka przyjeżdżał z Subaru Impreza GT 555. Za tamto auto wtedy można było kupić w moim miasteczku 3 mieszkania. Więc to było kompletnie niemożliwe. To wychodziło poza jakiekolwiek możliwości. No teraz mamy troszeczkę inne możliwości. To też Toyota jest jakby w tej specyfikacji rajdowej i tak dalej, to też nie jest tani koszt, ale już jest bardziej dostępne i to naprawdę dla wielu, wielu zawodników i dla wielu, wielu dzieciaków, że można to zrobić. Jakie są twoje marzenia związane z karierą Olka właśnie? Marzenia mamy chyba te same, bo to on ma te marzenia i to jest najważniejsze, że on je ma. Ja tylko jakby wspieram te jego marzenia. To jest Formuła 1 lub rajdy WRC. Pomiędzy gdzieś są tam te jeszcze drifty, które być może, w których być może też będzie. Na razie rozwijamy się na trzech płaszczyznach, czyli jeździmy w mistrzostwach kartingowych, driftujemy i jeździmy i będziemy jeździć już teraz mega furą, czyli Toyotą, po prostu w rajdach trackdayowych po odcinkach w granicach 3-5 kilometrów. Kiedy pierwszy start? Myślę, że połowę września już będziemy mieli auto i już będą pierwsze testy i pierwszy start. To muszę powiedzieć, że nie możemy się doczekać, jak ten samochód będzie wyglądał, jak Olek nim będzie jeździł, jak tato będzie doglądał tej jazdy. Sporo emocji przed wami. Tak, tym bardziej, że pierwsze występy będę na pewno siedział na prawym fotelu, a nie jest to dla mnie miła sprawa, więc na pewno będą emocje.
Będzie sporo emocji. Przyszłość, mam nadzieję, będzie również no, ciekawa i oby ta kariera Olka rozwijała się dobrze. Czy ty już zupełnie odwiesiłeś kask, czy jeszcze planujesz jakieś starty okazjonalne? Ja? Nie, zbudowałem sobie co prawda piękną empowerową E36 w Coupei. Nówkę, sztukę, kompletnie nowiutkie auto spod igły, po prostu coś niesamowitego. I ze względu na to, że to wyszło mi tak nieprawdopodobnie, że jest to nowe auto z fabryki, zrezygnowałem z jazdy, bo nie poradziłbym sobie psychicznie chyba, gdyby cokolwiek się z tym autem stało. Naprawdę pojechałbym R5 i gdyby się zburzyła, nic bym nie powiedział, ale gdybym zburzył zbudowaną przez siebie, jakby no nie własnymi rękoma, ale sam ją projektowałem, robiłem wszystko i robiliśmy z Winczewskim Motorsport całą robotę z braćmi, więc dzięki jeszcze im za to. Nie poradziłbym sobie, gdybym coś z nim zrobił, więc nie chcę, raczej nie będę wracał. Jeśli coś się wydarzy takiego, że będzie budżet jakiś na to, żeby móc pojechać, to moim marzeniem oczywiście jest pojechać R5 w jakimkolwiek rajdzie, czy to będzie Barburka Warszawska, czy cokolwiek, żeby po prostu się przejechać, ale wypożyczonym, profesjonalnym autem rajdowym typu R5, czy na przykład Skodą. A słuchaj, właśnie jak oceniasz współczesne rajdy samochodowe, ale właśnie pod kątem samochodów rajdowych, tego jaki rozwój nastąpi w rajdach samochodowych, R5, Rally 2, samochód marzeń? Czy w tej chwili to są samochody marzeń? Nie mogę ocenić tego w żaden sposób, ze względu na to, że nawet nie siedziałem na prawym fotelu w żadnym z tych aut i nie jechałem tym autem nawet na prawym, jak to powiedziałem, fotelu, więc tym bardziej nie mogę powiedzieć, bo ty w ogóle nie było takiej opcji, żebym go prowadził, więc nie wiem, jak technologicznie te auta sobie radzą, jak to wygląda. Z opowieści wiem, że dobrze. Wręcz kosmicznie, prawda, momentami? Wręcz kosmicznie, więc jakby nie mam zdania na ten temat. Wiem tylko jedno, że jeśli opowiadają i mówią, że jest super, to na pewno to jest prawda, bo jedyne doświadczenie, które miałem takie ze swojego życia, to było to, jak jeździłem Super 1600 i powiedzieli mi, że jak się przejadę Lancerem, czy Evo 6, czy 7, czy 9, czy 8, nie ma znaczenia, to po prostu wtedy zobaczę, jak może wybierać zawieszenie, jak to pięknie działa, jak się tym porusza, przemieszcza kilometry OS-owe. I jak wsiadłem w końcu do tego Lancera i przejechałem odcinek Cieszyńską Barburkę, którą dwa razy z rzędu wygrałem w klasyfikacji generalnej, rok po roku, no to wtedy dopiero uwierzyłem i mogłem się wypowiadać na temat tego, że faktycznie jest to niesamowita fura. Dlatego też z opinii wiem, że jest to kosmos w tej chwili, jeśli chodzi o R5. Prowadzi się na pewno świetnie, skręca, hamuje, wybiera. I tylko to mogę powiedzieć. Natomiast osobiście po prostu nie miałem okazji testować. Mam nadzieję, że taka okazja nastąpi. Czego możemy Wam życzyć teamowi Pelikan na najbliższe miesiące, na najbliższe lata? Jak będzie zdrowie, to będzie wszystko, więc tak naprawdę poza zdrowiem, no sukcesów tylko, nie? I nic więcej. Resztę sobie dajemy radę. Wszystko jest. To tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17:00. Do usłyszenia. Karol Ferenc.